Małżeństwo. Gdy mówię to słowo małżeństwo, to jakie masz skojarzenie pierwsze? Jakie myśli ci przychodzą? Jakie pierwsze słowo ci przychodzi do głowy? Proszę bardzo. Kto chce powiedzieć? Piękno. Perfekcja, coś takiego. Wątpię, żeby coś takiego nam przyszło do głowy. No może trud, albo walka, albo konflikty. Różne rzeczy. No w każdym bądź razie to jest bardzo ciekawa relacja. To połączenie dwóch istot, które są niedoskonałe. Trochę jak dwa tryby z takimi dużymi zębami mające blisko funkcjonować. I łatwo może tam dojść do zgrzytów i do iskrzenia. Te dwie istoty, które są połączone, to mężczyzna i kobieta. Oni są stworzeni oboje na obraz Boga, ale są podobni, a jednak różni. Trochę tak, jakby jedno wylądowało tutaj na ziemi z Marsa, a drugie z Wenus. I one, te dwie osoby, jedna kobieta i jeden mężczyzna, mają żyć w najbliższej więzi, w najbliższej relacji, jaka na tej ziemi istnieje. Relacji, gdzie jest połączenie i ducha, i ciała. I ostatnio usłyszałem takie zdanie amerykańskiej pisarki, nie znam jej, ale to, co ciekawe, co powiedziała, nazywa się Barbara Whitehead i ona powiedziała coś takiego. Wiele wieków zajęło ludzkości wykształcenie instytucji kulturowej zwanej małżeństwem, zdolnej połączyć mężczyzn i kobiety we wspólnej akceptacji, lojalności i współpracy. No i to zdanie, jak tak się czyta, to ono brzmi bardzo tak dobrze. Ma jedną wadę, jest bzdurą, jest nieprawdziwe. Bo małżeństwo nie powstało przez wiele wieków ludzkości i nie zostało stworzone przez człowieka. Powstało i zostało stworzone przez Boga i zupełnie na początku istnienia naszej rasy, istnienia ludzkości. Czyli Bóg jest twórcą małżeństwa. I dlatego chciałbym właśnie o małżeństwie dzisiaj mówić i zatytułowałem to Boży wspaniały wzorzec małżeństwa na podstawie listu do Efezjan. I tylko bardzo krótko nawiążę do Efezjan, ale jeszcze tylko powiem, że policzyłem, ile jest małżeństw w naszym kościele. Jest około 27. To potem, jak dzieci poszły na szkółkę, to zacząłem myśleć, to ile musi być dzieci w takim razie w tym kościele. I z tymi, no, jest trochę par też w naszym kościele, jest jedna para narzeczonych i jest jeszcze, są jeszcze osoby, które nie są w małżeństwie. I chciałbym też was zachęcić do tego, żeby skupić się. Dlaczego? Nawet jak nie jesteś w tym momencie w małżeństwie, dlatego, żeby spróbować odkryć ten wzorzec, poznać go, trochę zobaczyć, jaką ty będziesz pełnił w niej rolę i ewentualnie ten przyszły współmałżonek. Gdy będziesz na niego patrzyła i go poznawała albo poznawał, to czy on dobrze będzie wypełniał tą rolę, czy zapowiada się dobrze na przyszłość, o ile chcesz żyć według tego wzorca, o którym będziemy mówić. List do Efezjan, napisany do wierzących w Efezie około 62 roku. I co my wiemy o tym Efezie? Dzisiaj to są wspaniałe ruiny w zachodniej Turcji. Może ktoś nawet tam był, ale wtedy to była metropolia. To było miasto jak Paryż dzisiaj, jak Londyn, jak Berlin. Było to miasto portowe, zamożne i można dodać, o dużej swobodzie życia takiego moralnego, tak delikatnie mówiąc.
I pomyślałem sobie, no my też jesteśmy miastem, znaczy żyjemy w mieście portowym. Powiedziałbym, że zamożnym mieście. Co tam jeszcze było? No tyle chyba. Dużym dosyć. Jeżeli liczyć Trójmiasto, to już jest ponad milion. I również jest dość liberalnym miastem, coraz bardziej. O dużej swobodzie obyczajów. Nic nie można dodać za dużo o adresatach tych pierwotnych tego fragmentu, bo Efezjanie po prostu byli ludźmi, tam byli głównie pogańskiego pochodzenia i też było trochę Żydów. I na pewno byli tam wśród nich ludzie biedni, nawet byli niewolnicy i to w dużym procencie pewnie, bo w tamtym społeczeństwie sporo było niewolników i byli ludzie zamożni. I na pewno wszyscy zmagali się z różnymi pokusami. Żyjąc w tym mieście, gdzie bogini płodności święta Artemida Efeska miała swoją świątynię i jej posąg był jednym z siedmiu cudów świata, starożytnego świata. I no my też żyjemy. Niektórzy z nas w tym mieście jesteśmy mniej lub bardziej zamożni i walczymy z różnymi pokusami, szczególnie jako osoby, które chcą naśladować ten wzorzec. I jeszcze, żeby zrozumieć ten fragment, według mnie 5:22-33 dotyczący małżeństwa, ale też dalej następnych relacji, to dobrze jest zrozumieć strukturę czy budowę listu do Efezjan. I on ma dosyć prostą strukturę, już kiedyś nawet to przedstawiłem. Te pierwsze trzy rozdziały to jest kim jesteś w Chrystusie. Jak żyłeś, co się stało, kim jesteś teraz i jakie są te wspaniałe błogosławieństwa. Kluczowy fragment Efezjan 2:8-9. Łaską jesteście zbawieni, to nie pochodzi od was, to jest Boży dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. W tym pierwszej części. I potem w czwartym rozdziale apostoł Paweł zaczyna w pierwszym wersecie mówić coś takiego. Jeśli, albo zatem, jeśli jesteście prawdziwymi wierzącymi, to no żyjcie w sposób godny tego waszego powołania. I on dalej mówi, na czym polega to godne życie. W Kościele, i tam nadmienię tylko jedną rzecz, że on widzi Chrystusa jako głowę Kościoła, która zaopatruje i karmi i wyposaża i buduje Kościół, potem widzi w charakterze pojedynczego wierzącego i dochodzimy do tych relacji za chwilę. Kluczowy werset w drugiej części według mnie jest Efezjan 5:18, którym brzmi: nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. I przeczytam jeszcze następne, do 21. Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Czyli bądźcie pełni ducha. I w byciu pełnym ducha chodzi o to, żeby ciągle, żeby w takim stałym, żeby stale być pod wpływem Boga i Jego słowa. Żeby być prowadzonym albo kontrolowanym nie przez wino w tym kontraście, tylko przez Ducha Bożego. I po tej podstawie on mówi i żony, i mężowie, czyli jak ma być w relacjach, a potem w małżeństwie, a potem ojcowie i matki, a potem pracodawcy, czyli panowie i niewolnicy, pracodawcy i pracownicy, dzisiaj byśmy powiedzieli. Czyli dotyka tych relacji i kończy ten list walką, znaczy wezwaniem do, żeby nałożyć pełną zbroję w walce duchowej, jeśli chcemy się ostać. I jeszcze, zanim przejdę do tego wzorca małżeństwa, to chcę coś podkreślić, że bycie pełnym ducha, czyli mówimy o tej drugiej części, jako taki kluczowy werset i kluczowe polecenie, oznacza bycie poddanym Bogu i pozwoleniem, żeby Bóg nas prowadził i Jego słowo, wynoszę
to jego słowo z paralelnego wersetu z listu do Kolosan, 3,16, gdzie tam jest mowa, że słowo Chrystusa ma zamieszkać w nas całym swym bogactwem i dokładnie takie same rezultaty, czyli chwalenie Boga, wdzięczność i uległość jedni drugim przynosi Słowo Boże, które żyje w naszym życiu i Duch Święty, który Duch Chrystusa, jakby Chrystus, który żyje w nas. Te dwie, trudno powiedzieć rzeczy, Bóg i Słowo Boże, czyli Duch Chrystusa powoduje te same rzeczy, postawę chwalenia Boga, wdzięczności Boga i uległości wzajemnej. I podkreślę jeszcze raz tą uległość, zanim zaczniemy czytać, że wierzący, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, są, jeśli są prowadzeni, to oni mają pokorę. Oni są ulegli jedni drugich. Oni mają takie usposobienie jak Chrystus Jezus, bo to poddają się Duchowi Jezusa Chrystusa. Inne miejsce mówi o tym, że mamy być takiego usposobienia, który uniżył się. Jezus, który... I teraz chyba pora na przeczytanie fragmentu. O, jeszcze ilustracja krótka, że to, że jesteśmy w Chrystusie i to, że Chrystus przemienia nas, że jesteśmy poddani Duchowi Świętemu, to jest ten fundament. I na tym apostoł Paweł buduje dopiero małżeństwo. Dlatego pozwoliłem sobie poczynić taki jakby przygotowanie do tego, że zanim będziemy o tym mówić, to nie jest możliwe bez tego pierwszego. I dopiero na tym małżeństwie jest najlepsze miejsce, żeby przyszły na świat dzieci i żeby rodzicielstwo według wzorcu Bożego mogło funkcjonować. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. A jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań siebie samego, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i nieskalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja odnoszę ją do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niech poważa męża swego. No to jest 12 wersetów i policzyłem, że 3,5 wersetu odnosi się, jest skierowanych do żon, reszta do mężów. I w tym kazaniu, tak jak apostoł Paweł, zacznę od żon i tylko na tym się skupię, a w następnym na mężach. To jest pomocna informacja, myślę. I chciałbym powiedzieć o 3 zasadach. Czyli te fragmenty przede wszystkim skierowane do żon. I pierwsze, co od razu widzimy, to od razu polecenie do żon. Co to znaczy? Żony, bądźcie uległe swoim mężom jak Panu. Po pierwsze, to oznacza, że żona rozumie ten wzorzec, że mąż ma określoną rolę, co jest dalej napisane, że jest głową. Po drugie, że ona poddaje się, to znaczy, że ma poddać się temu autorytetowi, tej głowie, podążać za tym przywódcą, zaraz to wyjaśnię. I po trzecie, ma to robić z szacunku do Boga.
To jest postawa żony wobec męża wynikająca z szacunku do Boga, nie do męża w tym momencie. Skąd to wiemy? Z tej końcówki 22 wersetu. Czyli ja cofnąłem się. Właśnie tu sobie podświetliłem to, jak Panu, czyli to jest ta końcówka 20 wersetu, 22. Co to znaczy jak Panu? I tu z pomocą przychodzi paralelne tłumaczenie z listu do Kolosan, bo to są bardzo podobne listy, tam też jest mowa o tych rzeczach, o tej podstawie i potem też krótko o małżeństwie i rodzinie. I w liście do Kolosan czytamy coś takiego. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, czyli dokładnie tak samo, jak przystoi w Panu. Jak przystoi w Panu. Jak Panu, jak przystoi w Panu. Inne tłumaczenie mówi ze względu na Pana albo z szacunku do Pana. Czyli to się ma odbywać w ten sposób. I dalej apostoł Paweł robi wtrącenie takie, można powiedzieć, na temat roli męża. Już w tym miejscu. Też będę trochę mówił na temat roli męża, bo to nie da się oddzielić. I używa słowo bo. Jeżeli używasz słowa bo coś tam, to chcesz coś wyjaśnić. Dlaczego? Z jakiego powodu żona ma być uległa swojemu mężowi ze względu na szacunek do Boga? Bo mąż jest głową żony. I co to znaczy, że mąż jest głową żony? Jeżeli mówimy, że prezydent Polski jest głową naszego kraju, to oznacza, że on nas reprezentuje i ma określoną władzę. Gdzieś w Konstytucji jest ona mocno opisana. Jest ona też ograniczona w jakiś sposób. Ona ma określony zakres. No ale dobra, to dzisiaj mamy prezydenta jako głowę, mówimy tak nieraz, ale czy wtedy, gdy apostoł Paweł pisał te słowa, bo mąż jest głową żony, do pierwotnych adresatów, czy jak oni rozumieli słowo głowa? Czy tak samo, jak ja powiedziałem o tym prezydencie? I był taki doktor, czy jest ciągle, żyje, uznany autorytet, napisał taki gruby tom, Teologia systematyczna, i on badał rolę małżeństwa. I on badał to słowo, które jest greckie, które brzmi te kefale, które jest użyte, przetłumaczone jako głowa w Efezjan 5:23. I badał je we wszystkich możliwych źródłach, jakie dokopał się z tego okresu, gdy powstawał list do Efezjan. Według niego odnalazł ponad 2300 przypadków użycia tego słowa w starożytnej literaturze greckiej i zawsze oznaczało to władzę nad kimś, albo nad czymś, albo władcę. I mówi coś takiego. Nie ma przypadku, gdzie osoba A, która jest głową osoby B, nie jest w pozycji władzy nad osobą B. Czyli zawsze to tego dotyczy. A więc to, że mąż jest głową żony, to jest ktoś, kto sprawuje władzę. Dodam, że widzimy, że ta władza nie jest w wyborach wygrana, ani on nie wywalczył przez siłowanie się, tylko ona jest jakby ten autorytet, który powoduje, że on ma pewną władzę, jest nadany mu przez Boga. W tym wzorcu to jest to nadane przez Boga. Ale jedna rzecz. Jeśli na jednym wdechu, zobaczymy, czy powiem to na jednym wdechu, na jednym wdechu mówimy, że mąż jest głową żony, to nie oznacza, że on sprawuje tą władzę w sposób nieograniczony, dowolny. Na drugim wdechu mówię, ale jak ją sprawuje? Tak jak Chrystus jest głową Kościoła i to widzimy dalej. Jak Chrystus jest głową Kościoła, moglibyśmy powiedzieć na wzór Chrystusa. I tu przychodzi pytanie, dobrze, no to co to znaczy sprawować władzę, być przywódcą, być liderem na wzór Chrystusa? No i tutaj jest oddzielny temat,
No ale nie trzeba dużo czytać Ewangelii, które mówią o Jego życiu i słowach, o życiu Jezusa i słowach Jezusa i o czynach Jego mówią, albo reszty Nowego Testamentu, gdzie opisuje Jezusa, na przykład w liście do Filipian apostoł Paweł, żeby wiedzieć, że Jego przywództwo jest przywództwem opartym na miłości, na prawdzie i na łasce. Że przywództwo Jezusa jest przywództwem służebnym, pełnym pokory, gotowym do poświęceń. Że jest zupełnie odwrotnym przywództwem niż w tym świecie, gdzie liczy się pozycja i wykorzystanie. Ludzie kroczyli za Jezusem jak za dobrym pasterzem, bo On był dobrym pasterzem. I ważna myśl jeszcze tutaj, gdy mówimy o tym podążaniu za autorytetem i władzą męża przez żonę, że Bóg w tym wzorcu, gdy przypisuje mężowi rolę głowy i daje polecenie żonie, że ma podążać za jego przywództwem, to w żaden sposób nie pozbawia jej nic wartości, nic ważności ani godności, ani równości. Specjalnie powiedziałem, jak wychodziły, bo to samo będzie dotyczyć za chwilę w rodzinie, dzieci i rodziców, i pracodawców i pracobiorców. Specjalnie użyłem tego sformułowania, że teraz te osoby mniejsze, ale równe nam i tak samo godne i tak samo wartościowe mogą iść na szkółki. Bo chociaż są mniejsze i jeszcze nie potrafią tak się wyrażać, w oczach Boga mają taką samą wartość. Mąż i żona mają taką samą wartość w oczach Boga, ale różne role. I o tych rolach tu mówimy. I tak powstało pierwsza zasada, mówiłem o trzech, że żona jest wezwana, aby podążać za autorytetem i przywódcym swojego męża z szacunku do Boga. Jest wezwana, aby podążać za przywództwem męża, za jego autorytetem nadanym mu przez Boga, z szacunku do Boga. I trochę się zatrzymam, zanim potem szybciej przejdę do tych pozostałych dwóch ról. Wydaje mi się, że ta jest wymaga najwięcej wrażliwości, żeby o nim mówić, szczególnie w dzisiejszym świecie, również w kościołach. I jeśli ja powiem coś niewłaściwie, to po prostu podejdź i spróbujemy to wyjaśnić, bo mogę się nie wyrazić dobrze. Zdarza się w małżeństwach, że jest to źle, ten wzorzec jest wypaczany. Że mąż z różnych powodów nie podejmuje tej roli przywódcy. I żona przejmuje tą funkcję. I teraz powiem, że jednym z tego powodów jest to, że niektóre kobiety są bardzo zdolne po prostu. Są tak wyposażone przez Boga, że są bystre, szybkie. Obdarowane, dobre w przewodzeniu i mogą podejmować na przykład bardzo właściwe decyzje i skutkiem tych decyzji jest dobre rezultaty, czyli to działa, a jednak jest to odwrócenie ról. Jednak to nie jest ten wzorzec i zastanawiam się, dlaczego Bóg tak chciał. I myślę o tym, że On nas stworzył i On nas zna. I On chce naszego największego dobra. Ja wierzę w takiego Boga. I chce wszystko, to jest też dla Jego chwały. Albo przede wszystkim dla Jego chwały. Ale jeśli On chce największego dobra, to pytanie, na ile zdanie Boga na ten temat się dla mnie liczy. Na ile ufam, że On chce mojego największego dobra, a na ile to jest pragmatyczne, że to działa, że to jest praktyczne, albo na ile to jest wzorzec, który gdzieś tam może w naszych rodzinach widzieliśmy albo u kogoś, albo na ile takie postępująca tendencja równouprawnienia, źle rozumiana, powoduje, że wkracza to do małżeństwa. Jeśli interesuje kogoś zdanie Boga, to w małżeństwie mąż jest liderem, przywódcą
na wzór Jezusa. Żona ma podążać, wspierać, zachęcać go do mądrego prowadzenia i wszystkie te swoje talenty i dary włączyć w to. I posłużę się ilustracją małżeństwa, które spotkaliśmy nawet niedawno, w lutym, kiedyś na konferencji, kiedy już będąc ponad 30-letnim stażem, oni mówili coś o swoim małżeństwie, to żona sięgnęła pamięcią do zupełnego początku ich małżeństwa. Czyli wtedy, gdy my może jeszcze na świecie nie byliśmy. Ona powiedziała coś takiego. I to mnie zdziwiło. Po ślubie odkryłam, że mój mąż jest nieudacznikiem. Że jest wolny, dosyć bierny, mniej bystry, ma takie trudności, żeby podjąć decyzję, żeby zabrać się do działania. A ona, gdybyście ją spotkali, to jest jak tak szybka jak iskra. Jest niesamowicie obdarowaną kobietą. I wtedy ona mówi, mogłam zrobić dwie rzeczy. Łatwiejszą, przejąć przywództwo albo zrobić wszystko, żeby on mógł wzrastać jako przywódca, bo nie był ewidentnie. Przywódca w małżeństwie, potem w rodzinie. I ona wybrała to drugie, jakby wycofała się, oddała mu przestrzeń, żeby on mógł się rozwijać i kiedy my go spotkaliśmy już, gdy oni mówili i byli takim jednym najlepszych wzorców tego, takim chodzącym odbiciem tego, oczywiście niedoskonałym na tyle, na ile mogliśmy ich znać, tego wzorca małżeńskiego, to on był zupełnie innym człowiekiem. On nadal był nieco takim flegmatykiem, ale on naprawdę był przywódcą, był mądrym mężczyzną. Był tym, który podejmuje decyzję i słucha żony i włącza ją w każdą decyzję, w podejmowanie tych decyzji i widzi żonę jako swój największy dar od Boga i wypełnia tą rolę, jaką Bóg mu wyznaczył. Czyli właściwie w tym przypadku, o którym mówię, postawa uległości żony polegała na wycofaniu się, stworzeniu tej przestrzeni, pozwolenie mu, żeby on mógł uczyć się i rozwijać, aby podjąć tą rolę głowy. Drugim powodem, dlaczego niełatwo wprowadzić ten Boży wzorzec w życie, jest tak stary jak ten świat. Przepraszam. Tak stary jak ten świat, to sięga Księgi Rodzaju i sięga konkretnie konsekwencji grzechu. I w Księdze Rodzaju, w 3 rozdział, 16 werset, już po grzechu, Bóg zwraca się do kobiety i mówi jej, jakie będą konsekwencje grzechu. I mówi, będzie trud, bóle rodzenia, ale też pada takie zdanie, na mężu będziesz skupiać swe pragnienia, a on będzie nad tobą panował. I jak czytam to zdanie, na mężu będziesz skupiać swe pragnienia, a on będzie nad tobą panował, nie do końca, przez długi czas nie rozumiałem, o co chodzi w tym fragmencie. A jest to konsekwencja grzechu, czyli ja się mierzę w moim małżeństwie z czymś takim, że żona na mężu będzie skupiać swe pragnienia, a on, czyli ja będę nad nią panował. I wiarygodni komentatorzy skłaniają się, że chodzi o coś takiego. Że żona będzie chciała kierować swoim mężem. Że będzie panować nad mężem. Że będzie chciała kontrolować go. Jeśli tak jest, to nie jest wolą Boga. Jest to wypaczenie tego wzorca i to jest grzech. A on z kolei będzie dominował nad nią, będzie czasami nadużywał tego autorytetu i nadużywał tej władzy, w stosunku do niej, to znów jest wypaczenie tego wzorca i to jest grzech i to nie jest wola Boga. Więc
jakby wnosimy to do małżeństwa jako skutek grzechu, że tutaj jest tendencja do kontroli i panowania, a on z kolei do nadużycia tego. No i oczywiście jedno i drugie jest złe. Teraz skupię się na tej dominacji, na tym dyktacie męża, czy dyktaturze, czy jakkolwiek to nazwać, tyranii. No to nie jest przywództwo na wzór Jezusa. Żadne z tych słów tego nie opisuje, możemy je definiować. Ale przytoczę, bo bardzo fajnie mówi o tym John Stott, to jest teolog angielski, też pastor. I on w swoim komentarzu listu do Efezjan mówi coś takiego. Nie wiem, czy to widać. Ja postaram się przeczytać. Musimy być bardzo ostrożni, aby nie nadużywać biblijnego nauczania na temat autorytetu i przywództwa. I on za chwilę będzie odnosił się do trzech relacji, nie tylko do małżeństwa. Do tych relacji małżeństwa, rodzicielstwa i w pracy. Nie mówi ono, że władza mężów, rodziców i panów jest nieograniczona. Trzy, że od żon, dzieci i pracowników wymagane jest bezwarunkowe posłuszeństwo. Nie. Uległość, jakiej się oczekuje, jest uległością wobec autorytetu Boga, delegowanego człowiekowi. Bardzo mi się podoba to zdanie, że uległość, jakiej się oczekuje, na przykład żona bądź uległa mężowi swojemu, jest uległością wobec autorytetu Boga, delegowanego człowiekowi. Dlatego, jeśli ludzie nadużywają danej im przez Boga władzy, nakazując to, czego Bóg zabrania lub zabraniając tego, co Bóg nakazuje, wtedy naszym obowiązkiem nie jest ślepe podporządkowanie się, lecz świadoma odmowa. Ponieważ w tych okolicznościach uległość byłaby nieposłuszeństwem wobec Boga. Zasada jest jasna. Powinniśmy być ulegli do momentu, kiedy posłuszeństwo ludzkiemu autorytetowi oznacza nieposłuszeństwo wobec Boga. Więc odnosząc to do małżeństwa, w takich sytuacjach, gdy mąż nadużywa tej władzy, wymaga czegoś, co jest grzechem, to już zupełnie, to twoim chrześcijańskim obowiązkiem jest odmówić. Odmówić podporządkowania się swojemu mężowi, bo chce się podporządkować Bogu. To tyle o tej pierwszej zasadzie. Przechodząc do drugiej, ona jest umieszczona na końcu tego fragmentu z listu do Efezjan. To jest 33 werset i ta druga część tego wersetu. Żona niechaj poważa swego męża. Do męża wrócimy w przyszłości. Żona niechaj poważa swego męża. I to jest drugie polecenie do żon w tym liście, w tym fragmencie. To oznacza poważać, to oznacza, jak dla mnie, bardzo szanować. W innym tłumaczeniu jest to, żona niech odnosi się ze czcią do swojego męża. Oczywiście ze czcią to trochę przypomina, jakby się odnosił do... Ze czcią się odnosimy do Boga, mamy czcić Boga, ale gdy rozumiemy kontekst Nowego Testamentu, to widzimy, że tu chodzi o szacunek, że tu chodzi o taki wysoki szacunek. Więc stąd druga zasada, że żona jest wezwana, aby szanować swojego męża. I jak w praktyczny sposób to szanować? Jak szanować wtedy, gdy to jest trudne? Dwa słowa na ten temat. Zacytuję Barbarę Rainey, ona jest autorką wielu książek, jest oczywiście żoną, matką szóstki dzieci, teraz już jest babcią. Ona też jest w takim kursie małżeńskim bohaterką, w której używamy. I ona mówi coś takiego. Czasem to jest bardzo trudne. Możesz wcale nie czuć, że twój mąż zasługuje na szacunek. Czasem to jest bardzo trudne. Możesz wcale nie czuć, że twój mąż zasługuje na szacunek. Jednak masz polecenie, żeby go szanować. Nawet jeśli wiele razy postąpił niewłaściwie, na pewno znajdziesz coś, za co możesz go szanować. Być może nie zrobi wszystkiego, co chciałaś. Jednak skup się na tym, co robi. Mam nadzieję, to ode mnie teraz, że coś robi. Doceniaj go i mów mu o tym często. Kiedy pokażesz, że cenisz jego pracę, będzie mu łatwiej prowadzić rodzinę z miłością. Więc to jest takie oczywiste, że po prostu
każdy mężczyzna, każdy mąż jest niedoskonały. Nie jest tak doskonały jak Chrystus. Nigdy nie będzie nawet. I mąż, który, dla którego ten wzorzec jest ważny, najczęściej dobrze wie i ma poczucie winy, gdy zgrzeszy, gdy popełni błąd. I wtedy ty jako żona, gdy jest on w takim momencie, możesz powiedzieć coś takiego. A nie mówiłam, albo możesz go trochę upokorzyć, czyli odwrotność szacunku i powiedzieć, jak mogłeś być tak głupi? Albo, wyszłam za nieudacznika, jak Magda myślała. Ale możesz też powiedzieć coś innego. Każdy popełnia błędy i grzechy, tak naprawdę. Jak mogę Ci pomóc to naprawić? I to jest ciekawe, że w małżeństwie, że jak popełniamy te grzechy, te błędy, ale wybaczamy sobie i dokonuje się pojednanie i zachęcamy siebie, to gdy przechodzimy przez takie sytuacje, to nasze małżeństwo jest jeszcze bardziej bliskie, jest wypróbowane, można powiedzieć, że Bóg nawet naszych błędów używa w tym wzorcu, gdy jest przebaczenie, żeby się zbliżyć do siebie. Okazać, że doświadczamy Jego łaski przez tego współmałżonka. I te słowa do męża, jak mogę Ci pomóc, one nawiązują do początków Biblii, do początków czasów, do Księgi Rodzaju i też nawiążą do ostatniej roli żony. Już powiedziałem, że to Bóg zaprojektował małżeństwo, a nie, że od wieków ludzkość wypracowała taką instytucję. I na początku Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg stworzył niebo, Bóg stworzył ziemię, słońce, księżyc, gwiazdy. I pamiętacie to echo? Stworzył rośliny, stworzył zwierzęta. I jakie tam jest echo po każdym dniu, które... I widział Bóg, że to było dobre. I gdy Travis mówił kazania i on prowadzi nas przez początkowe rozdziały Księgi Rodzaju, to on powiedział coś takiego, że gdy słyszymy z ust Boga, to było dobre, to było dobre, to było dobre, i potem usłyszysz niedobrze, to jest taki kontrast i od razu zwraca twoją uwagę, co się dzieje, że jest niedobrze. A co jest niedobrze? Pan rzekł, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Czyli stworzył mężczyznę, jeszcze nie było stworzonej kobiety i Bóg sam to widzi. Niedobrze, ten człowiek też jakoś tak widzi wszędzie pary, nazywa te zwierzęta, już zaczyna wypełniać swoją rolę, hipopotam, jego żona, byk i łania, gdy chodzi o jelenie, rogacz i samica sarny, okej. Okay. Pani Borsuki. A tu nie ma nikogo takiego samego jak ja. I na pewno nie było dobrze. I Bóg też to widzi. Nie jest dobrze. No i co robi? Pan Bóg rzekł, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Dlaczego Pan Bóg uczynił pomoc odpowiednią dla niego? Bo niedobrze, gdy mężczyzna jest sam. Więc Bóg daje kobietę jako pomoc odpowiednią. Po co? Aby wypełnić rolę, jaką przed nimi stawiał. Teraz razem mają wypełniać tą rolę. Więc to jest trzecie zadanie, takie bardzo proste. Żona jest wezwana, aby pomagać swojemu mężowi w wypełnieniu zadań czy roli, jaką Bóg im wyznaczył. I potem, to jest ciekawe, że w końcu, gdy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i stworzył ich oboje na swój obraz i spojrzał na to, to powiedział i o całym stworzeniu, bardzo dobre. Więc ja odbieram to w ten sposób, że możecie sobie wyobrazić, Bóg patrzy, mężczyzna i kobieta. Jeszcze nie było grzechu.
i mówi: bardzo dobre, perfekcja, piękno. I kończy stworzenie i odpoczywa. Jeszcze mała dygresja odnośnie tego, że pomoc odpowiednia dla niego, że to jest rola żony i że słowo pomoc brzmi tak trochę dzisiaj. Pomoc domowa, pomoc kuchenna. Jaka tam jeszcze pomoc może być? No powiedzmy, te dwie szybko mi przyszły do głowy, ale w Biblii pomocnik jest bardzo często w stosunku do Boga. Gdzieś znalazłem, że na 19 razy w Starym Testamencie 16 razy jest pomocnik w stosunku do osoby Boga. Na przykład, że Bóg jest pomocą moją i twierdzą moją. Więc to w ogóle nie oznacza coś gorszego. To tylko oznacza, że Bóg jest pomocą, bo jest najlepszy do określonego zadania. Jest dla mnie największą pomocą, a żona jest najodpowiedniejszą pomocą. To nie dotyczy wartości, to nie dotyczy, że jest gorsza, to dotyczy zadania. I teraz żona, która będzie odpowiednią pomocą dla męża, jest największym darem Bożym dla tego męża. On powinien przyjąć ten dar i trzymać blisko serca. Nie wypuszczać tego daru. Będziemy mówić, co powinien jeszcze robić. Więc podsumowując, czy to jest łatwe? Żyć według takiego wzorca, gdzie Bóg powiedział, że jest bardzo dobre, że jest piękne. No nie jest łatwe. I no, każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jest niedoskonały i gdzie jak gdzie, ale w małżeństwie to grzeszność, moja grzeszność objawia się w całej krasie. To ta tendencja, ta stara natura wyłazi właśnie w tej najbliższej relacji. I jest jeszcze inny powód, że nie jest łatwo, bo szatan i świat, który mu podlega, no chce zniszczyć małżeństwo. Ten wspaniały wzorzec, chce go zdyskredytować. Dlaczego? Bo w tym obrazie małżeństwa ma się odbić relacja Chrystusa do Kościoła. Jeżeli my wypaczamy ten obraz, to dla świata ten obraz też jest nieczytelny. Jaki jest Chrystus w stosunku do swoich ludzi? Więc stawką jest tak naprawdę nie tylko to, żeby nam było dobrze, ale jest reputacja samego Boga. I jeszcze w styczniu wysłałem do 3 kobiet z naszego kościoła taką prośbę, czy mogłyby mi napisać odpowiedź na pytanie, no czym, co dla nich oznacza bycie uległą mężowi. Jeszcze zanim to przeczytam, tylko dokończę, że powiedziałem, że nie jest łatwo i że jesteśmy niedoskonali. I dodam, że gdy chodzi o nasze siły naturalne, to absolutnie nie damy rady. Jeszcze raz chcę pokazać ten obraz na końcu, kiedy damy rady. Tylko żyjąc według Ducha Chrystusa, poddając się Bogu i Jego Słowu, mamy w ogóle chęć, żeby walczyć o ten wzorzec, o to małżeństwo i jeszcze możność, czyli zdolność. O własnych siłach to po prostu walka, konflikty i małżeństwo może stać się koszmarem. Więc pamiętajcie o tych kamieniach. I teraz te wypowiedzi, nie wiem, czy będziecie gotowi wysłuchać, bo to są niektóre dłuższe. 3 żony, akurat poprosiłem żony starszych z tego kościoła. One powiedziały, że mogę ich imiona tu podać wam, ale myślę, że to nie jest konieczne. Co one piszą w odpowiedzi na pytanie, co oznacza dla nich bycie uległą mężowi? Pierwsza. Poddanie mężowi, który jest dzieckiem Bożym i kieruje się biblijnymi wartościami, to ufność, że kieruje nim miłość do mnie i rodziny i że chce dla mnie najlepiej. To zaufanie w jego mądrość i doświadczenie. Żona jest najlepszą pomocą dla męża, jest niezastąpiona. Druga. Dla mnie uległość mężowi to jest głębokie wewnętrzne przekonanie i wiara w to, że w mojej pozycji za mężem jest moje największe błogosławieństwo.
ja nie jestem wtedy gorsza od męża, jak sądzi ten świat. Wręcz przeciwnie, moje poddanie mężowi, zaufanie mu, wprowadzenie naszego małżeństwa według woli Bożej jest dla mnie najlepsze. To nie oznacza, że nie mam prawa głosu w jakiejś sytuacji. Modlę się do Boga, rozmawiamy ze sobą, a moja postawa w dyskusjach powinna być, że ostatnie słowo należy do męża, a ja idę za nim. Jeśli to jest to wykonanie mojej części przymierza, obietnicy małżeńskiej. Zrozumiałam również, że aby żyć według woli Bożej, powinnam szanować i traktować męża jak najlepszego męża dla mnie w moich uczynkach i słowach, gdy rozmawiam o nim i z nim, a nawet w moich myślach nie dopuszczać takich zdań, jak mogłeś to zrobić, jesteś beznadziejny, wiedziałam, że tak będzie. Zrozumiałam również, że bycie dla niego, że chcę być dla niego żoną, którą łatwo kochać. I jest to dla mnie największym marzeniem mojego serca w zakresie naszego ślubu czy małżeństwa. I ostatnia wypowiedź. Bycie uległą żoną oznacza, że kobieta, będąca świadoma swej suwerenności, przyjmuje i akceptuje rolę, jaką Pan Bóg wyznaczył mężczyźnie w związku. Ma swoje zdanie i opinie, nie obawia się ich wyrażać, realizuje swoje marzenia i plany, ale nie za wszelką cenę, tylko w poszanowaniu opinii i zdania męża. Szanuje go i dba o jego dobre imię, czasami nawet kosztem swej niezależności. Uległość nie jest jednoznaczna z poddaństwem, bardziej z decyzją, kiedy należy odpuścić lub uznać, że odpowiedzialność leży po stronie męża. To jest też uznanie niedoskonałości i omylności męża i mądrej pomocy w wypełnianiu powierzonej mu roli. Lojalność jest nieodzowna względem siebie nawzajem, a także nastawienie i silne postanowienie, że nie zawsze moja wygoda i przyjemność będą na pierwszym miejscu. Wiem, że to były długie wypowiedzi. Jeżeli ktoś będzie chciał, mogę wysłać, bo mam pozwolenie od tych trzech mądrych kobiet z naszego kościoła. I zadanie, ponieważ mówiliśmy o roli męża, roli żony, męża też, ale głównie się skupiliśmy na roli żony, to mam zadanie dla żon. To zadanie polega na tym, że drogie panie, zorganizujcie randkę ze swoim mężem. Może to być w domu, gdy dzieci będą spały. Nie jestem wymagający tutaj. I porozmawiajcie z nim i spróbujcie zadać mu dwa pytania i o jednej rzeczy porozmawiać. Jedno pytanie to jest takie. Co mogę zrobić, żebyś czuł się bardziej szanowany przeze mnie? Drugie. W jaki sposób mogę być większą pomocą dla ciebie? I powiedz mężowi o tym, co pomogłoby tobie podążać za nim jako przywódcą. Czyli trochę tak jakby on zadał tobie to pytanie. Powiedz mi, Marto, co tobie może pomóc, żeby podążać za mną, jak za Piotrem, jako przywódcą i głową tej rodziny?